Siemanko, kolejny dzień. Dzisiaj mi sportowo, piwko, płyniemy całą ekipą na wycieczkę. Wczoraj po udanej imprezie, nawet bardzo udanej, wiele osób czuje się bardzo słabo, ale było coś świętować, zwycięstwo Pawła, także super. No wiadomo, przeciwnik nie był za bardzo wymagający, ale po prostu tutaj się nie wie, z kim się walczy. Przyszliśmy na galę, powiedzieli, walczysz z nim, no i z nim walczył, że go szybko pokonał, dobrze dla nas, ale wymagający nie był, nie ma co gadać. Ale tak to niestety jest, raz przyjdziecie, jest przeciwnik taki, że ma 100 wag na koncie, a raz przyjdziecie i po prostu jest taki, który chce zarobić pieniądze. Ale wyszło jak wyszło, ważne, wiecie jak jest, nawet jeżeli nie wiecie, z kim walczycie, zawsze każdy zawodnik przechodzi ten sam stres, to samo uczucie jest i tak dalej, to i tak musiał wszystko Paweł przejść, a że wygrał fajnie, szybko. Także lepiej dopingować, pamiętajcie, bo nie jeden z tych kozaków internetowych nawet by się nie odważył wyjść do tej walki, a mówią, że wzięli jakiegoś żyla z podsklepu. Tak to nie działa, pamiętajcie. No, bierzemy właśnie 3 tajskie łódki, płyniemy na Banana Beach. Super. Musimy uciekać z Phuket, bo tutaj zaraz zacznie padać, a tam wygląda, że jest całkiem fajna pogoda. Także petarda. Ekipa jest po prostu tak zarąbiście dobrana, jest tak fajna. Nie mogliśmy chyba lepiej trafić, także fajnie. Fajny sukces obozu. I na samym początku jeszcze zapraszam Was serdecznie na promocję Białka Wojownika. Macie 20% zniżki, niedziela, poniedziałek, na hasło Wojownik 20 od SFD. Trzeba się dostać na łódkę teraz. O, ten ma najlepiej. Tutaj nasze 3 łodzie podpłynęły. Przebierzemy, wielka kaczucha na górze. Dzisiaj większość przepłynie się pierwszy raz tajską łódeczką. To jest fajna przygoda. Po 7 do łódki. Jak będziecie na Phuket i będziecie chcieli się wybrać na tą wysepkę, którą płyniemy, to bardzo łatwo. Przyjeżdżacie po prostu do Rawai Port. Tutaj Wam powiedzą cenę za łódkę 2000, ale na tyle się nie zgadzajcie, weźcie za 1500. My nawet jak chcieliśmy 3, to mieliśmy po 1300. Pamiętajcie, że trzeba się targować po prostu. A można tam naprawdę fajny dzień spędzić. I jeszcze dodatkowo wejście tam kosztuje 300 tajskich batów, ale macie do wykorzystania na barze. Wszyscy po imprezie zmięci. A dzisiaj druga część. Jesteśmy. Powinno to jest tak nagrzane. Tak to parzy. Ale piękna woda jest. Aż nieprzyjemnie się idzie. Jak ja sobie pomyślę, że ja tu jestem jeszcze tylko 6 dni i stąd wyjeżdżam. Nigdy tak krótko nie byłem w Tajlandii jak teraz. Że tylko na takie 2,5 tygodnia przyjechałem. Klimat tutaj jest idealny po prostu. Wiem, że jest piękna plaża z pięknym widokiem przed nami. Tu jeszcze dodatkowo można sobie poćwiczyć. Miejsce na niedzielę po prostu idealne. Dzisiaj jest sobota, ale ogólnie jak jesteście na Phuket, naprawdę to jest takie miejsce, że w niedzielę idealnie sobie tutaj przypłynąć. Bardzo polecam. Niestety właśnie zauważyłem teraz, jaka tutaj idzie ulewa. Niestety nie wiem. W tamtym tygodniu cały czas była piękna pogoda. W tym tygodniu no, w kratkę jest. Miejmy nadzieję, że przyszły tydzień będzie znowu cały świetny.
No bo mam jeszcze dużo do pokazania tutaj właśnie uczestnikom naszego obozu. Już wam pokażę. No idzie strasznie. Zobaczcie. Widzicie to? Niesamowite. Ale będzie też lał zaraz, co? Trzeba się zawijać, bo to co idzie tam, już w ogóle nie widać wysp naprzeciwko. Ale nie widziałem takiego czegoś dawno tutaj. Trzeba się schować gdzieś dobrze. Patrzcie, te wyspy tam zniknęły całkiem. I uderzyło. Ale... Zbieramy się i czas na obiad. A później na jakiś zachód słońca, jak jeszcze zdążymy. No i teraz to co przyjemniejsze, lecimy na Pato. Jeden bus już pojechał, jeszcze jeden dojedzie tam. Jedziemy ogólnie w 20. Crazy Monia. I dzisiaj ja jadę z grupą tylko, chłopaki nie jadą, no Paweł musi się jeździć z dzieckiem, wczoraj imprezował po walce swojej, Przemek imprezuje drugi dzień, także idzie już spać i dzisiaj ja się zajmuję grupą. I myślę, że ja jestem najlepszą osobą do tego, żeby pokazać im, co pięknego ma do zaoferowania Bangla Road na Patong. A wam od razu powiem, jak przyjeżdżacie na wakacje po prostu na Phuket, jedźcie na Bangla, znaczy nie na Bangla, jedźcie na Patong. To jest, dobra, to jest najdroższa dzielnica na Phuket tak naprawdę, chociaż nie, też nie, no hotele teraz są bardzo tanie tam. I jeść też można tanio. To wszystko zależy od was, jak wydajecie pieniądze. Ale najwięcej się tam dzieje, zdecydowanie najwięcej. No chyba, że szukacie spokojnych wakacji, no to co innego. Dobrze ci to wyszło. Mam, znalazłam. A je, ruszamy. Zaczynamy imprezę. Zobaczyć jak wygląda i nie tylko chłopaki. Oj, zjadłem robaki przed chwilą.
na maksa nie przyjemne. Znaczy jadłem to dużo razy. Polecam spróbować, jak będziecie w Tajlandii. Ale teraz mam tą później. Nie fajnie. Idziemy zaraz na ping-pong show. Jest druga w nocy. Będzie śmiesznie. Połowa osób nie spodziewa się, co to jest ping-pong show. Będą zaskoczeni. Bo to wcale nie chodzi o piłeczki ping-pongowe. Piłeczki ping-pongowe i odbijanie ich to jest 1% z tego, co ich czeka. Wiem, co mówię, uwierzcie. Suzy Wongs. Kiedyś to był bardzo popularny klub. Teraz nie wiem, nie mam pojęcia. Rejder. Uga. Na pewno. Nie wybieram się. Mam swoją malicję. Thank you so much. Szukam tylko czegoś dla chłopaków, żeby sobie zobaczyli, jak wygląda ping-pong show. Mnie to nie interesuje. Ja już byłem dużo razy kiedyś i wiem, że to nie jest ciekawe. Siema, mamy niedzielę. To znaczy, że dzisiaj startuje promocja na białko wojownika. W niedzielę i w poniedziałek na hasło wojownik 20 macie 20% zniżki. Także myślę, że warto skorzystać. Białko jest bardzo dobre w 5 różnych smakach, także polecam. My dzisiaj relaksik. Wczoraj impreza bardzo udana. Dzisiaj niektórzy zdychają. Ja się czuję wyśmienicie, mógłbym iść na trening, ale jeden dzień też przerwy się przyda. Później jedziemy wspólnie wszyscy na jakąś plażę. Mamy piękny dzień, trzeba korzystać. A was jeszcze raz serdecznie zapraszam do SFD. Dzisiaj relaksik, czekamy na pizzę właśnie. Końcówka dnia, dzisiaj ekipa spędza, byli najpierw na plaży, teraz siedzą w takim, jak to powiedzieć, to nie jest beachboard, na takim rooftopie, takiego hotelu z widokiem na plażę, tam sobie chillują, a wieczorem prawdopodobnie jeszcze pojedziemy na Walking Street Night Market, ponieważ musicie wiedzieć o tym, że w każdą niedzielę w Phuket Town jest po prostu na głównej drodze rozłożony market, są tam jakieś śpiewają i tak dalej, i tak dalej. No po prostu fajne miejsce, żeby się przyjechać po prostu w niedzielę wieczorem. A jeśli nie, to bardzo wam polecam pojechać na Haka Market. Naka Market, który jest weekendowym marketem. Nazywa się Weekend Night Market. I on jest w soboty i w niedzielę. Też świetnie. Pojechać sobie coś zjeść, kupić i tak dalej. Naprawdę bardzo fajnie. Tak w ogóle nie powiedziałem wam ostatnio o pewnej rzeczy, która tutaj się stała. Tak mi się wydaje, że nie mówiłem. Że jest tu po prostu teraz pełna legalizacja. I powiem wam tak, to co wczoraj zobaczyłem, to już wygrało wszystko. No bo wiecie, no tak wcześniej się nie wiadomo, tam w reggae barach można było sobie kupić bez problemu coś, żeby zapalić i tak dalej. Ale takiego ofen normalnie wszędzie to nie było jeszcze. A wczoraj normalnie na Bangla Road ustawione było stoisko z takim wielkim liściem namalowanym i normalnie słoiki i sprzedawali trawę, bledki obok, można było sobie zwinąć od razu jakiegoś dżoncika i tak dalej. No po prostu już w taką stronę to poszło, że jest bardziej oficjalne niż że w jakimś Amsterdamie, jakbyście byli, znaczy w Holandii ogólnie. Są tu oczywiście też te kliniki, w których też przychodzicie i po prostu są całe słoje, sobie wybieracie rodzaje, jakie chcecie. W takim mocnym kierunku to poszło, bo zmiana sprawa, że groziło wam za to wieloletnie więzienie lub za inne mocniejsze kara śmierci. I zmieniając to do takiego poziomu, że sprzedają po prostu na ulicy, na stoisku, to jest naprawdę duża zmiana. Bardzo, bardzo duża zmiana. I trzeba przyznać, że na pewno wydaje mi się, że pójdzie to na plus dla Tajlandii, no bo ludzie po prostu będą tutaj przyjeżdżali i będą wiedzieli, że sobie mogą zapalić, nie muszą się schizować. W Azji ani jeden kraj nie ma pełnej legalizacji. Tajlandia była jest pierwszym takim krajem. No i zobaczymy teraz, czy reszta krajów też pójdzie za nimi, czy raczej nie. I czy właśnie Tajlandia będzie miała tą przewagę nad nimi. Bo to na pewno tak zadziała. Tak mi się wydaje zresztą. Pierwszy tydzień za nami, totalnie już pierwszy tydzień, ponieważ 5 dni treningowych. Większość ekipy zrobiła po 10 jednostek. Niektórzy zrobili 5, bo robili na przykład raz dziennie, a niektórzy robili jeszcze mniej.
Ale ogólnie większość naprawdę mocno trenuje i to mi się naprawdę podoba. Niektórzy to byli tak, że w jeden dzień nawet 3 razy szli. Ale wiecie, jak się przyjeżdża na 2 tygodnie, można sobie tak pozwolić. Jeżeli tu mieszkacie na stałe albo jesteście na dłużej, to już nie dacie rady tak trenować mocno. Ja zrobiłem 9 treningów, w tym tygodniu też myślę, że zrobię około 8-9, żeby się nie przetrenowywać i później wyjeżdżam. W sobotę mam lot na Ibizę. Także zapowiada się ciekawy początek przyszłego miesiąca. No, a obóz bardzo udany w tym tygodniu, znaczy w przyszłym tygodniu. Podamy Wam dokładne dane, co z kolejnym obozem, który będzie w sierpniu. Chcę po prostu znaleźć połączenia lotnicze, żeby były najbardziej dla Was najtańsze po prostu. Ogólnie sierpień i tak nie jest tanie, jest drogi trochę, dość trochę pod względem biletów. W ogóle teraz wszystkie bilety są drogie, gdzie się nie kupuje. Bo jak w zimie można na przykład za 2,5 tysiąca przylecieć tam i z powrotem, to ja teraz, żeby dolecieć do Europy, płacę 3 tysiące w jedną stronę. Straszna cena. Nie jestem przyzwyczajony do takich cen dużych tutaj za loty, bo tyle się tu nigdy nie płaciło. No. Co do obozu będzie wiadomo, jeśli jeszcze nie masz e-booka, serdecznie zapraszam na stronę notolece.pl. Ostatni tydzień promocji do przyszłego tygodnia, już później będzie normalna cena, także lepiej skorzystać z promocyjnej ceny. I to by było na tyle dzisiaj. Zapraszam na kolejny odcinek, prawdopodobnie we wtorek. Tyle. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, na razie.